zabić! Ależ tu się dzieje, proszę bardzo. To właśnie lubimy. Teraz jesteśmy na wizji, więc może tu nie przestawiajmy, ale to, co najbardziej lubię w telewizji na żywo, że się non-stop coś dzieje. Tak? Ty też to lubisz. Jasne, po prostu. Jasne. I teraz tak, jesteśmy już na pewnego rodzaju zaawansowanym etapie, bo tak. Jest coś pokrojone. Ja muszę się przyznać, że zobaczyłem blender, a to jest mój fetysz. Blender to jest po prostu fetysz. Uwielbiam po prostu robić tak. Czy będę mógł sobie trochę zblenderować? Najbardziej to... właśnie jest ten dobrze, sok ale może zanim tutaj wszystko tutaj już przemiksujesz, to powiemy, co tutaj jest. Już mówię, więc tak, sparzone pomidory, 3-4 duże dojrzałe pomidory, do tego seler naciowy, liście bazylii, do tego kminek, sól, cukier, pieprz. I chyba papryka chili troszkę. Papryka chili jak najbardziej, dosłownie tyle, niecałość, bo byłoby za ostre, do tego będziemy dawać sos tabasco. No właśnie, to wszystko dodajmy już go teraz może. Proszę? Dodałeś już sos tabasco? Nie, jeszcze nie dodawałem. No to zróbmy to teraz. To proszę cię o pomoc tutaj. Ja myślę, że muszę cię cały czas pilnować i patrzeć naprawdę na ręce, pikantny wiesz? Sok pomidorowy, nic. Który o, będzie już. Do myślę, naszego dania. Mogę już blenderować? Tak, jak najbardziej. No to uwaga. A mi to no idzie średnio. No. Będzie dobrze. O, pomidory już puszczają sok. Na pewno pożywne. Nadałby się na pomocnika, Piotrek? Jak? Myślę, że po kilku szkoleniach jak najbardziej. Zastanów się, co teraz powiesz. Muszę powiedzieć, że nie ma to jak zblenderować jakąś papkę od samego rana. Dobrze, może zostaw to już kamień dokończy profesjonalnie, bo ja boję się, że coś tutaj... Ja muszę to zrobić, ja po prostu mam nerwicę na tręstwie, jak to nie dokończę, dobrze, to będę się czuł. Teraz wróćmy do tego, co tutaj się dzieje. Tutaj są tak. Pokrojone już rzeczy. Na rozgrzanej oliwie podsmażymy sobie kurczaka, który uprzednio jest osolony, opieprzony. Później po etapie usmażenia będziemy dodawać po kolei ogórek, paprykę, bo jest na początku można dodać najtwardsze, więc... trzeba ją czyli na początku. To, co mamy pokrojone, dodamy dokładnie na patelnię. Dodamy wszystko, mieszamy, doprawiamy to śmietaną, która za pomocą kwasu wysadzi się, doprawiamy solą, pieprzem. Przepraszam, co zrobi śmietana? Wysadzi się za pomocą wysadzi kwasu? Się, tak się to mówi na kuchni. A czyli możesz wyjaśnić? Gęstnieje. Tutaj mamy dość rzadką UHT-18, prawda? UHT-18. No UHT mają to do siebie, że są dość rzadkie. To już dobrze, że są 18. A tak. Tutaj? Ach, myślałam, że a tutaj szampan. To będziemy wam serwować ten sok pomidorowy, który był przed chwilą blenderowany. Dobrze, a tak się spytam chyba... jeszcze orientacyjnie na tak. Koniec, to jest tylko dekoracja, tak? Jak najbardziej. A szkoda, bo ale można by było połączyć. Ale jeżeli jest pomarańcza, proszę bardzo. Nie, ja myślałem, żeby tutaj coś innowacyjnego wprowadzić do tej potrawy, no ale dobrze, ty się znasz najlepiej. Dekoracja nie będzie powiedzieć. Pamiętaj tylko, żeby nie przesolić, tak? O, jak mówiłem najbardziej. Okay. Będzie okej. Okay. W porządku, więc my dobra. Będziemy już śmigać, śmigiem udawać się będziemy na ten taki czerwony... Zakącik i on nie bez przyczyny jest czerwony. Nie wiem, z czym ci się to kojarzy. No, z czymś ostrym. Dokładnie. No, czyli dobre skojarzenie. Więc my się udajemy, chwila muzyki, no a my sobie rozsiądziemy się wygodnie i za chwilę będziemy sobie rozmawiać z kolejnym gościem. Mówisz, że to chyba już to będą goście, takie mam wrażenie. No, okaże się wszystko za chwilę. Wstawać!